Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj mój król, jeżeli chodzi o chromy, końcówki tłumików, odświeżenie, zabezpieczenie. Tak, właśnie tak. Właśnie ten produkt. Słuchaj, kupiłem go w markecie. W markecie go kupiłem i oszalałem. Naprawdę. Czy to ręcznie, czy maszynowo. Rewelacja. Jeżeli masz jakieś tam, powiedzmy, osady mineralne, tudzież zostały ci po myciu, na przykład po chemii, idealnie. Bierzesz gąbeczkę, mikrofibrę, jedziesz ręcznie. Chcesz troszeczkę więcej zebrać, kombinujesz z padami. Filc twardy, miękki, średni. I ręcznie jest o tyle fajnie, że produkt aplikujesz i zostawiasz. I masz zabezpieczenie. Z tym produkt jest genialny. Jeżeli chodzi cena, jakość, o takie produkty, to ten dla mnie jest mistrzem. Naprawdę, ten bryluje i on u mnie zawsze jest na półce, zawsze. Jak tylko potrzebuję odświeżenie chromów albo szybka robota, żeby na przykład poprawić tłumik, czyli jednorazowo od razu zabezpieczyć, biorę ten produkt. Naprawdę rewelacja. No dobra, mojego króla poznałeś, może kiedyś pojawi się inny, który będzie cenowo oczywiście, cenowo, tu chodzi cena, jakość, żeby nie było, że bo jeżeli chodzi o totalne cięcie, no nie jest to CarPro, no nie jest to CarPro czy Nanolex, ale cena do jakości tutaj jest naprawdę moim zdaniem najwyższy level. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!